Co sfotografowałem? Patyk, na którym jest plansza, na której jest napisane Paryż. Idąc dookoła Paryża jest ich 159. Moim zadaniem to było sfotografować tą planszę z odległości 6 metrów w geometrycznym centrum zdjęcia. Także na przykład i z tego wystawa była w Luwrze. Ale jedyna wystawa, jaką miałem w życiu, którą na przykład mogłem zlecić do zrobienia komuś. Ja nie chciałem powiedzieć tego fotografować. Ja mogłem sobie wynająć fotografa i powiedzieć, że ma sfotografować wszystkie po kolei. Znaki Paryż z kijem od 6 metrów odległości z środku kulisy. I wystawa jest moja. No wiesz, miałem wystawę w Musée d'Art Décoratif. Była reprezentowałem Francję w Montrealu z tą wystawą. Była eksponowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, w Bolonii, w Rzymie i dzięki niej istnieje we Francji 27 lat. Ale nie zaliczam tego do wystąpienia konceptualnego. Zaczyna mnie denerwować, że jak aparat przesunę w lewo, to jest tak sobie, jak podniosę trochę do góry, to jest lepiej, a jak opuszczę poprzekątnie w prawo, to jest dobrze. Chciałem, żeby zniknął ten problem. W kadrażu, kompozycji, estetyki. Bo wróciłem do tej estetyki, do kadrażu, do kompozycji, do precyzji kompozycji. Wróciłem do tego. Tak zresztą mówią o mnie, wiesz, ja o tym wiem, że ja mam dość dużą łatwość kompozycji. Kadr, robienia kadr, dla mnie zrobienie kadru to jest już lewą ręką. Kadru, który jest dobry, który jest EPK. Ja mogę świadomie ten kadr zrobić, a potem ja mogę od tego odejść, ja mogę to zniszczyć. A potem mogę mu dać kopa. Ale point de part to jest zawsze, wiesz, ta równowaga taka. No ale to jest trudno powiedzieć MPK, co to znaczy MPK, co to znaczy nie MPK, bo to wiesz, ja bym uczył kogoś fotografować. To bym go zamknął w pomieszczeniu jakimś i kazał mu zrobić 10 bardzo dobrych fotografii w tym pomieszczeniu. Anka, co jeszcze można powiedzieć? Ja ci dam tutaj tekst Anki, który mówi o tej wystawie wszystko. Jak jest? No, można go na przykład przeczytać. La somme de ces 159 images constitue un reportage sur Paris. La technique de ce reportage est donc automatique. Le choix est dicté par la réalité, non par le goût personnel du photographe. Celui-ci a tenu un rôle mécanique, anonyme et interchangeable. De ce fait, la photographie retourne à ses sources en enregistrant une réalité physique au lieu de relever l'individualité de son auteur. Lubię fotografować precyzyjnie. Jestem strasznie nerwowy, a jak w momencie jak robię, to robię szybko i spoko, i precyzyjnie. Tu masz taką serię. Ale mi się podoba to zdjęcie, ta seria. Znika, pojawia się seria jeszcze. A tu jakaś kolumna była. Tak, konceptualna. Białmanno to jest. To. Oświetlony czerwono, tylko w grudniu, przez tydzień. No i co 3 tygodnie, odsłonił zawodu cały rok. Wyszła z tego książka, ale jest kupa rzeczy, których nikt nie widział na oczy, o masz na przykład. Ale ja mam tego dużo, wiesz. Ile tego jest w ogóle? Dużo, 600 mówię? Nie, więc dużo więcej. Mi się to podoba, na przykład to i to. Na przykład, o coś takiego. Te dwa takie zróżnicowane i to. Czy nie? Chcesz się na posączkę gdzieś?
Vostra, con la bionda e con la nera, me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret, dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere, come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro, mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me? No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera. Ja zostawałam na placu boju, jak na rynku powszechnym i pod wrzaskiem, krzykiem wiesz, pod rzekaczy wykonywałam solówki z nią na parkiecie. Bardzo 5 minut. Potem tłum zaczynał na nowo zaatakować. Teraz chcę ci pokazać parę zdjęć. My na Sylwestra w Norwegii. O, ja, Anka i Żak. O, serde, mam to. A ta dziewczynka, co widziałaś, to jest, ja poszedłem do niej, ona mówi, zrób mi, możesz zrobić zdjęcie. Ja mówię, tak, ale ja muszę się przygotować. Poszła do łazienki i za 10 minut przyszła. To jest ta osoba. I zdjęcie, które najbardziej kocham, to jest to. To jest cały czas ta sama kulata. Na placu Świętego Marka. Plus dwie butelki białego wina. W Rzymie. Ciężki kac. Teraz pokażę ci to samo. Tylko inaczej formalnie. Dokładnie to samo. Co tu widziałeś, to formalnie.